tutaj dzisiaj. Ale nie poznałeś dotąd osobiście Jezusa. Wiele słyszałeś na ten temat uchwałego. Jako historyczną postać. Słyszałeś o nim wiele. Ale nigdy nie spotkałeś się z nim. Chcę ci powiedzieć dzisiaj, że Bóg to osoba. Że 2000 lat temu postanowił sam zejść w ciele na ziemię. Wyszedł się pusto na ten czas. Żyć jako człowiek. Jako człowiek. Odebrać diabłu władzę, którą pierwszy człowiek pierwotnie mu przekazał. Tak mu się podobało. Aby zbawić ludzkość za darmo. On jedynie był bez grzechu. Podjął decyzję, że pójdzie na krzyż. Tam na krzyżu Golgoty spadła na niego wszelka konsekwencja grzechu człowieka. Każdy błąd, który popełniłeś do tej pory, możesz być od niego wolny. Możesz być sprawiedliwy, czysty jak biała święta szata. Wystarczy, że to weźmiesz. 2000 lat temu on wszystko zrobił. Żaden człowiek nie jest w stanie dołożyć do krzyża niczego. Żaden człowiek nie jest w stanie być na tyle dobry, na tyle uczciwy, aby innymi drzwiami wejść do nieba. To jedyne rozwiązanie. To jedyne drzwi. Kiedy 2000 lat temu chodził w ciele po ziemi, przyszedł do niego kiedyś poważany przez wszystkich w Izraelu człowiek. Przez lata budował swoją pozycję. Wszyscy go szanowali. To był faryzeusz o imieniu Nikodem. Ale on widział, że w Jezusie jest moc. Nie potrafił tego zrozumieć. Ale postanowił to sprawdzić. Dzisiaj w czasie tego spotkania ty też zakosztowałeś Bożej mocy. Nikodem poszedł dalej i zapytał nauczycielu, o co chodzi? Bo widzę, że wielkie rzeczy czynisz. Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Ten człowiek miał blisko 70 lat. Stał, patrzył na Jezusa i pytał, tak jak rozumiał, co to znaczy? Jak on może powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz mnie, Nikodemie. Dopóki nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, dziś, kiedy słyszycie te słowa, a nie spotkaliście się z nim osobiście, dzisiaj przybliżyło się do was Królestwo Niebios. Dzisiaj dla was jest dzień zbawienia. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Wystarczy, że uwierzysz w swoim sercu, że Jezus to Bóg, który 2000 lat temu
przyszedł na ziemię, narodził się jako człowiek. Z miłości do Ciebie poszedł na krzyż. Kto z Was, przyjaciele, chce oddać Mu swoje życie dzisiaj? Kto z Was chce zostać dzisiaj obywatelem nieba? Przez 30 parę lat mojego życia dałem się oszukiwać. Wszystko było dla mnie ważne, co dawał ten świat. Pięknie się kamuflowałem. Lubiłem, jak mnie wszyscy klepali po plecach. Bóg to był dziadek z długą brodą w chmurach. Nie istniał w moim życiu. Ale w pewnym momencie usłyszałem proste słowa Ewangelii. Że nie ma znaczenia, ile ludzi mnie szanuje, czego się dorobiłem, co zbudowałem. Bo ja wewnętrznie wiedziałem, że jestem pusty i samotny, ale spychałem to. Że znaczenie ma tylko to, że Jezus oddał życie za mnie. I teraz ja muszę podjąć decyzję, co z tym zrobię. On powiedział kiedyś, kładę przed każdym z Was życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. On wszystko zrobił już dla nas. Jezus to ostatnia odpowiedź Boga do człowieka. Dzisiaj Ty decydujesz. Ty decydujesz. Największy Twój grzech, największy Twój błąd, to, że do tej pory żyłeś bez Niego. Że sam postawiłeś siebie w miejscu Boga. Może inaczej to nazywałeś, ale Ty decydowałeś. Ewangelia jest prosta. Jezus przyszedł i powiedział: opamiętajcie się i wierzcie we mnie. Kto z Was, przyjaciele, z Was, którzy nie poznaliście Go osobiście, chce oddać Mu dzisiaj swoje życie? Jeśli to jesteś Ty, wyjdź na środek. Nienarodzonych z Twojego Świętego Ducha, aby przesuwały to umysły. Ojcze, ja modlę się, aby te słowa wracały non-stop. Zabezpieczam to przez Twoją świętą krew i moc Twojego Świętego Ducha. Amen.